Siema, witajcie wszyscy bardzo gorąco w kolejnym, ostatnim odcinku naszej serii MotoGP 2013. Dzisiaj kolejny odcinek, jest to już ostatni odcinek danej serii, więc mam nadzieję, że będzie się wam ten ostatni odcinek bardzo podobał, ponieważ jedziemy na to, że w Walencji będziemy jechać kamerką z kasku. Tak jest, więc całkiem przyzwoicie, mam nadzieję, będzie to wyglądać i że jednak prezentować będzie się to po prostu inaczej. Jest to taki ostatni odcinek, więc będzie to odcinek, można powiedzieć, specjalny. Dawno nie było tak, że jakoś zakończyliśmy drastycznie serię, tym razem ją kończymy na zakończeniu sezonu, więc będzie to odcinek po prostu taki troszeczkę inny. No więc posłuchajmy. Hello everyone, welcome to Spain. We're in Valencia. There's already a buzz of excitement inside the paddock, and in a few minutes race direction will get the qualifying session underway. No i zobaczymy, jak poszła nam sesja kwalifikacyjna. Jesteśmy na pierwszej pozycji w sesji kwalifikacyjnej. No i zobaczcie, jak wygląda start. Tak więc znakomicie. Już widzimy, że dosyć duża prędkość na samym początku jest znakomicie, więc wielkie brawa. Choć teraz lewy zakręt, mam nadzieję, że udany, że uda nam się tutaj dobrze w niego wejść. Delikatnie za szeroko. I jest już Vinales przed nami, jest Rins, jest Salom. Tak więc no, motocykliści znani. No i teraz, aj, delikatny kontakt tutaj, lewy zakręt, no wciskamy się, jest incydent wyścigowy, tam z tyłu ktoś leży, no i całkowicie inaczej się w ogóle jeździ w kasku, no to jest fajne uczucie, ale trzeba by się do niego naprawdę mocno przyzwyczaić. Kolejny prawy zakręt, myślę, że idzie na naprawdę całkiem przyzwoicie jak na pierwszy raz. Przyznam się szczerze, że jeździłem dosłownie jedno kółko na treningu, jedno kółko w sesji kwalifikacyjnej, więc można powiedzieć, przepraszam, nie było treningu, było tylko dwa okrążenia w sesji kwalifikacyjnej, no więc uważam, że jest całkiem przyzwoicie. Teraz kolejny lewy zakręt, no tutaj widzimy, że będziemy musieli się wciskać. Vinales także bardzo ładnie, jest pozycja druga, Salom pozycja numer, no i tutaj delikatnie ścięty ten zakręt, no całkowicie inaczej i wyjeżdżamy poza tor, ale wjeżdżamy już, myślę, że całkiem przyzwoicie. A i tutaj było bardzo blisko, jednak Vinales przed nami, Rins za nami, to jest dobra informacja, musi być za nami, abyśmy wygrali. No i tutaj widzimy, że jednak utrzymujemy dobre tempo wyścigowe mimo tej kamery. Całkiem fajnie się to prezentuje, muszę przyznać, fajnie to zrobili, nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, ale przyzwoicie. Tak więc zaczynamy za chwileczkę drugie okrążenie tego wyścigu, no i mam nadzieję, że będzie udane, ponieważ jak wiecie, dosyć ciężko się tutaj podróżuje, trzeba przyblokować motocyklistę z tyłu, czyli Vinalesa, który jedzie na pozycji numer 3, lewy zakręt, znowu delikatnie za szeroko, ale już jest lepiej, no od tarki do tarki praktycznie cały czas jeździmy, więc naprawdę tutaj trzeba się mocno skupiać na tym, aby dogonić Saloma, który jedzie przed nami w dobrym tempie. No a my naprawdę myślę, że utrzymujemy tempo bardzo ładnie. Kolejny prawy zakręt, całkowicie inny tutaj przestrzenny obraz nam daje ta kamera, całkowicie inaczej się tutaj podróżuje i tak naprawdę jest ciężko, a i delikatnie za szeroko. Jest już Vinales przed nami, czy jednak się nie uda? Jednak jesteśmy przed nim, więc super. Tak więc najważniejsze, o, Rins na pozycji trzeciej, więc musimy teraz uważać, bo może się to źle skończyć, takie wyjazdy poza tor. Myślę, że trzeba Saloma po prostu dogonić i postarać się tutaj pojechać już teraz jak najlepiej. Tutaj musimy uważać, ponieważ ostatnio dosyć mocno ścięliśmy zakręt, no i tutaj bardzo ładnie, czy jednak wyjazd delikatny poza tor, ale całkiem ładnie tutaj wjechaliśmy w ten zakręt prawy, no i jest przyzwoicie. Druga pozycja, to jest pozycja, myślę, że całkiem niezła, choć chciałbym wygrać na ostatnim wyścigu sezonu, nie ukrywając. Teraz ostatni lewy łuk, wyjeżdżamy na prostą i zaczynamy trzecie okrążenie tego wyścigu. Myślę, że całkiem wyścig fajny, przede wszystkim ciekawy, ponieważ jak widzicie, ta kamera powoduje, że jednak no, jest ciekawiej, choć widzimy dużo mniej. Szkoda, że nie mamy tylnych lusterek, które moglibyśmy zobaczyć. Możemy włączyć tylną kamerę, ale lusterek nie ma, szkoda.
Rins na pozycji trzeciej, no i Vinales czwarty. Ogólnie te motocykle chyba nawet nie posiadają czegoś takiego jak lusterka, od tego zacznijmy, a w sumie przydałyby się, byłoby dużo, dużo lepiej, no ale musimy sobie poradzić właśnie z czymś takim, czyli motocyklem bez lusterek wstecznych. Tak więc jest pozycja druga, jak na razie jest Vinales trzeci, więc Rins na pozycji czwartej, to jest naprawdę coś niesamowitego, bo walczymy o Mistrzostwo Świata. Gdyby tak zakończył się ten wyścig, to będziemy mistrzami świata Moto3, ależ byłoby wspaniale. Jeszcze trzeba dogonić Saloma, który jedzie na pozycji pierwszej. No i mam nadzieję, że się to uda jednak. Lewy zakręt, bardzo, bardzo ciasno, ależ tutaj znakomite wejście Berta. No i widzimy, że cały czas Salom jest przed nami. Zostało jeszcze, można powiedzieć, półtora sektora. Lewy zakręt, no i za chwileczkę rozpoczniemy sektor numer 3. Będzie to sektor decydujący. Ja jednak mam nadzieję, że uda nam się powalczyć, że uda nam się wyprzedzić po prostu Saloma, który jedzie na pozycji numer 1. Tutaj bardzo, bardzo blisko, znakomite wejście, bardzo blisko Saloma, który jest, no, kawałeczek przed nami. Jest Rins jednak na pozycji numer 3, więc musimy tutaj się skupić, musimy uważać. Bardzo ładne wejście, ale chyba się tutaj nie powiedzie. Ostatni zakręt, bardzo blisko Salom. No i teraz doskonale w ten zakręt wejść i mam nadzieję, że uda się powalczyć. Delikatny kontakt z Salomem i jednak się chyba nie uda, wyjście na prostą. No i jest pozycja druga, więc tutaj się nic nie zmieni, ale jesteśmy mistrzami świata, moi kochani, więc wielkie gratulacje dla nas, dla całego zespołu. No i ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną przez cały sezon. No i jednak Salom druga pozycja, Rins na pozycji trzeciej, traci do nas 11 punktów, 12 Rins, Vinales czwarty. Zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Strasznie się z tego faktu po prostu cieszę. Jest to coś nieprawdopodobnie pięknego. Walczyłem o to przez 21 Grand Prix. No cudownie, jesteśmy na pierwszej pozycji, strasznie się z tego powodu cieszę, jestem szczęśliwy. Tak więc zapraszam was teraz do naszej przyczepy po raz ostatni. Może spotkamy się w niej w MotoGP 2014. Kto wie, może kiedyś wam zrobię taką niespodziankę. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.